Historia świata wypełniona jest wieloma, w zasadzie niezliczonymi konfliktami. Ludzie atakowali siebie nawzajem z najróżniejszych powodów. Walka o surowce, ziemię, wpływy, szeroko pojętą władzę. To tylko niektóre z powodów, które do dziś popychają państwa w kierunku wojen. Spory o te zasoby od rywalizujących ze sobą stron wymagają nie tylko zaangażowania militarnego, poprzez wysłanie armii przeciwko swoim konkurentom, ale także wyścigu zbrojeń. Na przestrzeni tysiącleci wynajdywano coraz to nowsze i skuteczniejsze bronie, które miały przynieść technologiczną przewagę nad wrogiem. Często zdarzało się także, że w celu zdobycia przewagi tworzono jednostkę różniącą się od innych. Formacje te odbiegały od regularnych wojsk, często wieloma czynnikami, wewnętrznymi zasadami, które w niej panowały, obyczajami, sposobem szkolenia, a często także uzbrojeniem. W dzisiejszym podcaście omówię dla Was jedną z takich jednostek, która powstała w starożytnych Tebach. Mowa oczywiście o świętym zastępie tebańskim. Ta legendarna formacja istniała przez stosunkowo krótki czas, ale to jej w zupełności wystarczyło, aby zapisać się na kartach militarnej historii. Witajcie w kolejnym podcaście na moim kanale. Zanim zaczniemy dzisiejszy materiał, chciałbym polecić Wam usługę NordVPN, która stara się zadbać o bezpieczeństwo Waszego połączenia i o prywatność podczas korzystania z internetu, ale nie tylko. Usługa NordVPN jest dostępna na wielu platformach, dzięki czemu możecie z niej korzystać i na telefonie, i na laptopie czy komputerze stacjonarnym, łącznie na 6 urządzeniach na jednym koncie. Ja osobiście preferuję urządzenia mobilne, czyli smartfony lub tablety. Dzięki NordVPN mogę połączyć się z dowolnym krajem, klikając pinezkę danego państwa albo po prostu przewijając z listy dostępnych serwerów Nord. Zmiana adresu IP na inny kraj chyba nie może być prostsza. W opisie znajdziecie przygotowany specjalnie dla widzów kanału Historyczny Top link, z którego możecie skorzystać w celu zakupu usługi i to bez ryzyka, dzięki 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy od Nord. Co więcej, przy zakupie pakietu 2-letniego otrzymacie 4 miesiące subskrypcji ekstra. Warto sprawdzić tę ofertę. Dziękuję patronom oraz patronkom. Dzięki Wam tworzenie jest łatwiejsze. Jeżeli są tu osoby, które chciałyby dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie Patronite. Dzięki. Zaczynajmy dzisiejszą opowieść. Chcąc zacząć tę opowieść, przenieśmy się do starożytnej Beocji, jednej z krain starożytnej Grecji, graniczącej od południa z Attyką, od północnego zachodu z Fokidą, a od północy z Eubeą oraz Fokidą Opuncką. Na jej terenach znajdowały się między innymi takie polis jak Leuktry, Plateje, Tespie, Cheronea, Orchomenos czy najpotężniejszy z nich wszystkich Teby. Datuje się, że Teby powstały jeszcze w epoce mykeńskiej, około XIII wieku przed naszą erą. Według mitologii greckiej zostały założone przez Kadmosa, który chciał odnaleźć swoją porwaną przez Zeusa siostrę, Europę. Ojciec nakazał mu nie wracać do ojczyzny bez siostry, więc gdy poszukiwania zakończyły się niepowodzeniem, idąc za radą wyroczni delfickiej, Kadmos założył osadę Kadmę, która potem przeistoczyła się w Teby. W V wieku przed naszą erą, kiedy perscy władcy próbowali włączyć Grecję do swojego imperium, kilka miast państw stanęło po ich stronie. Wśród nich znaleźć można było również Teby. Dlaczego przedstawiciele tego ośrodka podjęli taką, a nie inną decyzję? Dlaczego stanęli po stronie Persji, zamiast ramię w ramię ze Spartanami, walczyć pod Termopilami lub z Ateńczykami pod Maratonem? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Teby udzieliły swojego wsparcia Persom w czasie ich inwazji w celu zwiększenia swoich wpływów, czyli w starogreckim żargonie zmedyzowały się. Związek Beocki, któremu przewodniczył wspomniany ośrodek, nie prezentował aż tak pokaźnej siły militarno-gospodarczej jak Sparta czy Ateny. Teby nie miały szans, by rywalizować o hegemonię w Grecji z tymi dwiema potęgami. Po przegranej Persów z Helenami, Teby i inne polis, które opowiedziały się po ich stronie, zostały przez zwycięskie państwa miasta ukarane i zmuszone do płacenia im trybutu. Sytuacja ta jednak nie trwała zbyt długo, ponieważ wkrótce, niespełna pół wieku po tych wydarzeniach, wybuchła wojna pomiędzy Spartą i Atenami, którą my znamy pod nazwą Wojny Peloponeskiej. Trwające w latach 431–404 przed naszą erą zmagania zakończyły się zwycięstwem Sparty. Wojna koryncka, toczona w latach 395–387 przed naszą erą, pomiędzy Związkiem Peloponeskim na czele ze Spartą, a koalicją złożoną między innymi z Aten, Koryntu, Argos i Teb, wspieranych przez Imperium Achemenidów, była próbą przerwania hegemonii Sparty nad Helenami i zakończyła się nierozstrzygniętym, z czysto militarnego punktu widzenia, wynikiem. Wcielono w życie tzw. Traktat Królewski, który stanowił, że żadne greckie polis nie może być zależne od innego, poza tymi z Azji Mniejszej, oddanymi przez Spartę na pożarcie Persji. Było tak również w przypadku Związku Beockiego, który uległ rozwiązaniu. Spartanie przejęli Kadmę w 382 roku przed naszą erą i umieścili w niej swój garnizon, a władzę w mieście powierzyli grupie oligarchów lojalnych wobec Lacedemonu, czyli Sparty. Lwia część Tebańczyków udała się na wygnanie do Aten, gdzie szykowali akcję umożliwiającą powrót do odebranego im miasta. Grupę wygnańców poprowadził w 382 roku przed naszą erą niejaki Pelopidas, któremu razem z jego innymi rodakami udało się 3 lata później, w 379 roku przed naszą erą, przepędzić Spartan z miasta. Jednakże widmo powrotu Spartan cały czas wisiało nad miastem. Postanowiono zatem utworzyć jednostkę, która będzie składać się z ludzi zajmujących się tylko i wyłącznie walką. Tak prawdopodobnie powstał ten święty zastęp step, z greckiego hieros lochos, który przeszedł do powszechnej historii jako elitarna jednostka wojskowa. Zacytuję Plutarcha. Mówi się, że święty oddział został utworzony po raz pierwszy przez Gorgidasa, który wybrał 300 ludzi, którym miasto zapewniło ćwiczenia i utrzymanie i którzy obozowali w Kadmei. Z tego też powodu nazywano ich oddziałem miejskim, ponieważ fortyfikacje w tamtych czasach właściwie nazywano miastami. To tylko jedna z teorii powstania słynnego zastępu, jednak to Plutarchowi przypisuje się najbardziej wiarygodne podanie w sprawie tej jednostki. Niemniej z innych podań, nawet z V wieku przed naszą erą, dowiadujemy się o istnieniu pewnej formacji, złożonej z 300 Tebańczyków. Wspominał o niej Herodot i Tukidydes. Ten pierwszy określił ich nawet jako pierwszych i najlepszych, podkreślając elitarność tego oddziału. Oznaczałoby to, że święty zastęp tebański, ten we wersji zaserwowanej nam przez Plutarcha, z 379 roku przed naszą erą jako datą i Gorgidasem jako twórcą, to tylko kolejna odsłona elitarnej tebańskiej formacji, której dziedzictwo może być dużo, dużo starsze niż IV wiek przed naszą erą. Niestety, wszelkie próby prześledzenia korzeni tebańskiej formacji pozostaną tylko hipotezami, z których najciekawsza mówi, że zastęp może mieć swoje korzenie nawet w epoce mykeńskiej. Jednak nie wybiegajmy tak daleko i skupmy się na tym, co możemy w miarę potwierdzić. Według Plutarcha zastęp składał się z 300 doborowych hoplitów, którego szeregi uzupełniały 2 grupy. Jedną z nich byli wyszkoleni mężczyźni z wyższych sfer społecznych Teb, którzy popierali Pelopidasa i nowy ustrój miasta. Każdy z nich dostawał do pary innego mężczyznę, który był nie tylko towarzyszem do ćwiczeń i walki w bitwie, ale również, według Plutarcha, kochankiem. Do tematu rzekomej relacji miłosnej między wojownikami jeszcze powrócę. Zastęp składał się więc ze 150 par wojowników, połączonych jakoby miłością do siebie nawzajem. Plutarch wspomina, że takie posunięcie było jak najbardziej zamierzone. Posłuchajcie, ale niektórzy mówią, że ten oddział składał się z kochanków i ukochanych. I przytacza się żart Pamenesa, w którym powiedział, że Nestor Homera nie był taktykiem, gdy zachęcał Greków do formowania kompanii według klanów i plemion, aby klan mógł udzielać pomocy klanowi, a plemię plemieniu, ponieważ powinien on ustawić kochanka obok ukochanego. Ludzie z klanów i plemion mało liczą się wzajemnie w czasie zagrożenia, podczas gdy oddział, który trzymany jest razem przez przyjaźń między kochankami, jest nierozerwalny i nie do złamania, ponieważ kochankowie wstydzą się okazywać tchórzostwo przed swoimi ukochanymi, a ukochani przed swoimi kochankami i oboje stoją murem w czasie zagrożenia, aby chronić siebie nawzajem. Nie jest to też niczym dziwnym, ponieważ ludzie mają większy szacunek dla swoich kochanków nawet wtedy, gdy są nieobecni, niż dla innych, którzy są obecni, jak to było w przypadku mężczyzny, który, gdy jego wróg miał go zabić tam, gdzie leżał, błagał go gorąco, aby przebił go mieczem w pierś, aby, jak mówił, mój ukochany nie musiał się wstydzić z powodu zobaczenia mojego ciała z raną w plecach. Mówi się również, że Iolaus, który dzielił trudy Heraklesa i walczył u jego boku, był ukochanym Heraklesa. I Arystoteles mówi, że nawet do jego czasów grób Iolausa był miejscem, gdzie kochankowie i ukochani składali sobie wzajemne przysięgi. Było naturalne, że oddział był także nazywany świętym, ponieważ nawet Platon nazywa kochanka przyjacielem inspirowanym przez Boga. Mówi się również, że oddział nigdy nie został pokonany, aż do bitwy pod Cheroneą. W ten sposób o świętym zastępie pisał Plutarch gdzieś na przełomie I i II wieku naszej ery. Żołnierze przywiązani do siebie uczuciem miłosnym mieli być rzekomo zdecydowanie mniej skłonni do porzucania pola bitwy, a co więcej, w ramach poświęcenia dla ukochanego potrafili zacieklej walczyć. Do dziś trwają spory, czy miłość męska w koszarach greckich wojowników stanowiła regułę, czy to po prostu pewna tradycja. Nie ma jednak powodu, by wierzyć w relacje Plutarcha bezgranicznie. Pisał on w pewnej konwencji, ponad 400 lat po czasach, gdy zreformowano święty zastęp. Łączenie wojowników w pary mogło mieć swoje korzenie np. w stosowanych wcześniej formacjach dwuosobowych rydwanów. Wątek ten, z racji skąpości źródeł, należy jak na razie do nierozstrzygalnych, a stanowiska w zależności od badacza tematu różnią się i to często znacząco. Zastęp słynął ze swojej nieustępliwości i zaciekłości we walce, o czym świadczą świadectwa z bitew stoczonych z ich udziałem. Wątek miłosny we walce i wychowaniu przewija się we wielu rodzajach wychowania greckiego, nie tylko w Tebach, ale też na przykład w Sparcie. Zrobiłem na ten temat osobny podcast pod tytułem Jak naprawdę wyglądało spartańskie wychowanie. Polecam w wolnej chwili zapoznać się z tym materiałem. Wróćmy teraz do IV wieku przed naszą erą. Jak już wiemy, święty zastęp składał się z 300 doborowych hoplitów. Niewielki rozmiar jednostki stanowił, jak się okazało, wielki atut. Wielkość zastępu pozwalała na szybką mobilizację żołnierzy i na sprawne przerzucanie ich w najróżniejsze zakątki Beocji oraz reszty Grecji. Oczywiście jego mobilność pozostawała również znacznym atutem na polu bitwy. W 375 roku przed naszą erą, podczas wojny beockiej, tebańska armia składająca się ze świętego zastępu i kawalerii napotkała pod Tegirą Spartan. Siły wroga liczyły 2 mory, czyli między 1000 a 1900 żołnierzy i wracały do swojej bazy w Orchomenos. Spartanie mieli pozostawać w liczebnej przewadze. Według Plutarcha, widząc Spartan, jeden z Tebańczyków miał rzekomo rzec Pelopidasowi: wpadliśmy w ręce naszego wroga, na co Pelopidas odpowiedział: a dlaczego nie oni w nasze? Starcie było błyskawiczne. Kawaleria uderzyła na flanki wroga, a hoplici z zastępu pod dowództwem Pelopidasa utworzyli zwarty szyk i zaczęli szarżować na linię wroga. Podczas tego brawurowego ataku Tebańczykom udało się zabić wrogich ptolemarchów, co złamało morale Spartan, a przede wszystkim ich zdezorganizowało. Gdy zabrakło mózgu, członki przestały działać prawidłowo. Taka była pięta achillesowa lacedemońskiej armii, będącej niezwykle zaawansowaną, ale przez to także podatną na usterki maszynerią. Dzięki łamiącym się szykom wroga z przodu i uniemożliwiającej jego ucieczce kawalerii, która go flankowała, zastęp dokonał pogromu na Spartanach. Warto dodać, że pościg nie był zbyt długi i zaciekły, gdyż ludzie Pelopidasa byli mniej liczni. Beotarcha zaś dodatkowo obawiał się spartańskiej odsieczy, zarówno z pobliskiego Orchomenos, jak i wprost z Peloponezu. Plutarch wspominał: we wszystkich wielkich wojnach z Grekami i barbarzyńcami Spartanie nigdy nie zostali pokonani przez mniejszą kompanię niż ich własna, ani też w bitwie, gdy ich liczba była równa. Uważano, że ich odwaga jest nie do odparcia, a ich wysoka reputacja już przed bitwą sprawiła, że podbili wrogów, którzy uważali, że nie mogą się równać z ludźmi ze Sparty nawet na równych warunkach. Ale ta bitwa nauczyła innych Greków, że nie tylko Eurotas rodzi ludzi odważnych i zdecydowanych, ale że tam, gdzie młodzi wstydzą się podłości i są gotowi zaryzykować w dobrej sprawie, gdzie bardziej niż niebezpieczeństwa unikają hańby, tam, gdziekolwiek by to nie było, znajdują się najodważniejsi i najbardziej niepokorni przeciwnicy. Niszcząc znacznie większą armię wroga, Tebańczycy uwierzyli w swoje umiejętności i pokazali światu, że Spartanie nie są niezwyciężeni, jak się niektórym do tej pory wydawało. Obawiając się znacznego wzrostu potęgi Teb na arenie politycznej Grecji, król Sparty Kleombrotos zebrał armię i najechał Beocję. Witold Biernacki w swojej wojnie beockiej pisał, że w 371 roku przed naszą erą około 10-tysięczna armia Kleombrotosa spotkała się pod Leuktrami z około 6-tysięczną armią Tebańczyków pod dowództwem Epaminondasa. Plutarch wspomina, że także i w tej bitwie zastęp pod wodzą Pelopidasa ustawił się w pierwszym szeregu i uczestniczył w najcięższych walkach. Lewe skrzydło pod dowództwem Epaminondasa natarło na prawe skrzydło Spartan, a centrum i prawa flanka armii tebańskiej powoli podchodziły pod centrum i lewe skrzydło wojsk wroga. Gdy prawa część armii Spartan została złamana, Tebańczycy rzucili centrum i swoje prawe skrzydło w celu przepuszczenia szturmu i oskrzydlenia żołnierzy przeciwnika. Bitwa była niezwykle krwawa i bardzo dotkliwa dla armii z Peloponezu. Spartanie, pomimo przewagi nad wrogiem, stracili mnóstwo żołnierzy. Ich liczba różni się w zależności od szacunków. Ksenofont podaje 1000, a Diodor 4000 poległych. Ponadto w czasie bitwy śmiertelnie raniono ich wodza, a i zarazem króla, Kleombrotosa. Straty wśród Tebańczyków szacuje się na około 300 poległych. Przegrywając bitwę z tak dotkliwymi stratami, spartańska dominacja, która nastała po ich wygranej we wojnie peloponeskiej, została złamana. Tebańczycy natomiast, wygrywając wojnę beocką, zostali nowym hegemonem w świecie greckim. Jeżeli chcecie rozwinąć swoją wiedzę na temat wojny beockiej, bitwy pod Tegirą i Leuktrami, wejdźcie na kanał Kronika Historii Aleksandra, z którym kiedyś współpracowałem u siebie na kanale. Zrobił on 2 wyczerpujące materiały na ten temat, także polecam serdecznie. Tymczasem wracajmy do Beocji. Hegemonia odnowionego Związku Beockiego trwała jakieś ćwierć wieku. Zaczęła się wraz z wygraną bitwą pod Leuktrami w 371 roku przed naszą erą, a skończyła się około 346 roku przed naszą erą, czyli wraz z końcem dziesięcioletniego konfliktu Teb ze Związkiem Fokijskim, zwanym III Wojną Świętą, który, mimo iż zwycięski, wywindował do rangi mocarstwa Macedonię, wtedy jeszcze sojuszniczkę beockiej polis, a już wkrótce jej Nemesis. Przez ten okres Teby jednak nie próżnowały. Po zwycięstwie w 371 roku przed naszą erą i udowodnieniu światu, że Spartanie nie są niepokonani, przez Grecję przeszła fala zmian. Znajdujące się w północnej części Peloponezu polis oderwały się od Związku Peloponeskiego i utworzyły Związek Arkadyjski. W południowej części półwyspu natomiast miasto-państwo Mesenia, dzięki działaniom Beotów, odcięło się w końcu, w 369 roku przed naszą erą, od spartańskich wpływów, uzyskując pożądaną niezależność. W ten sposób, w wyniku tych wydarzeń, doszło do rozpadu władzy Sparty nie tylko nad Grecją, ale również nad całym półwyspem peloponeskim. Spartanie nie pozostawali bezczynni w tej sytuacji i próbowali siłą zażegnać konflikt na swoim najbliższym terenie, lecz zbrojne interwencje Tebańczyków początkowo udaremniły ich próby. Po załamaniu Sparty i zajęciu Tesalii, dotychczasowy sojusznik Teb, Ateny, zaczęły je postrzegać jako nowe zagrożenie. Tymczasem Spartanie podjęli kolejną próbę zjednoczenia Peloponezu, ale wiedząc, że są zbyt słabi na taki ruch, zwrócili się z prośbą o pomoc do Persów. Ateny i Teby, dostrzegające w tym możliwość odrodzenia się potęgi Sparty, również wysłały na dwór perski swoich emisariuszy. Król Persów, spośród posłów przybyłych z trzech miast, postawił na tego step. Jednak do żadnego realnego wsparcia finalnie nie doszło i Teby zorganizowały w 362 roku przed naszą erą wyprawę, która miała na celu ostatecznie zneutralizować Spartan. Na czele kampanii ponownie stanął Epaminondas. Doszło do walnej bitwy pod Mantineją. Tebańczycy ponownie zdezorganizowali szyki Spartan i zmusili ich do ucieczki. Jednak w trakcie potyczki umarł Epaminondas, śmiertelnie ugodzony mieczem. Wydarzenie to sprawiło, że również i jego armia zaczęła się wycofywać. Obie strony ogłosiły zwycięstwo, jednak trudno tak naprawdę przyznać, kto rzeczywiście wygrał. Historycy wskazują w tym miejscu na taktyczny triumf Beotów. Wojna zakończyła się w następnym roku i nie przyniosła korzyści żadnej ze stron. A co z zastępem? Nie ma żadnego potwierdzenia, że brał udział w tej bitwie, ale można przypuszczać, że jako elitarna jednostka tam był i niewykluczone, że znowu w pierwszym szeregu. Jednak w przypadku następnej bitwy z udziałem elitarnych Tebańczyków to mamy tutaj dużo więcej informacji. Niedługo po tym, jak obie strony konfliktu zawarły pokój, grecki świat znów pogrążył się w chaosie. Na północy rodziła się nowa potęga, Królestwo Macedonii Filipa II z dynastii Argeadów. I to właśnie jej oszałamiająca kariera zakończyła efemeryczną dominację Beotów. Choć, rzecz jasna, nie stało się to od razu. Filip Macedoński przebywał w Tebach w młodości jako zakładnik i to zapewne tam przyswoił sobie pewne, charakterystyczne później dla macedońskiej sztuki wojennej rozwiązania taktyczne. Preludium do największej i ostatniej bitwy zastępu była historia, która na początku wcale nie dotyczyła Teb. Król Macedonii Filip II w 340 roku przed naszą erą zaatakował miasto Byzantion oraz Perynt. Ateńczycy i Persowie wsparli obrońców miasta i mimo kilku prób szturmowania jego murów, Macedończykom nie udało się go zająć. Filip postanowił zemścić się na Ateńczykach i w ramach wendetty wypowiedział im wojnę jeszcze w tym samym roku. Pokonał pasmo górskie Nidże, oddzielające dzisiejszą Macedonię od Grecji i zajął Elateję, skąd mógł przypuścić bezpośredni atak na miasto. Przerażeni szybkim pojawieniem się i obecnością na ich terenach wojsk przeciwnika, w obawie przed atakiem, mieszkańcy miasta zwrócili się z prośbą o pomoc do Tebańczyków. Beotów przekonały dwie propozycje Ateńczyków. Po pierwsze, Ateny zobowiązały się do pokrycia części wydatków wojennych Teb oraz po drugie, otrzymali oni propozycję objęcia naczelnego dowództwa nad sprzymierzonymi wojskami. Sojusznicy jednak wiedzieli, że przyjdzie im zmierzyć się z przeciwnikiem zaprawionym w boju, w dodatku dysponującym umiejętnościami rozwiniętej sztuki wojennej, a ściślej rzecz ujmując, nowymi rodzajami broni, jednostek oraz rozwiązań taktycznych. Rozesłali więc swoich dyplomatów do innych polis z prośbą o wsparcie, argumentując, że walczą nie tylko o swoją niepodległość, ale także wszystkich miast państw greckich. Niewiele z nich chciało jednak naruszać swoją neutralność, a po stronie Teb i Aten w konsekwencji stanęły Korynt, Megara i kilka innych pomniejszych polis. Macedończyków poparli zaś między innymi Tesalczycy, Arkadyjczycy oraz Argiwowie. Do decydującej bitwy doszło pod Cheroneą 2 sierpnia 338 roku przed naszą erą, choć data pozostaje kwestią sporną. Jacek Rzepka w książce Cheronea sugeruje, że najbezpieczniej mówić ogólnikowo o sierpniu lub ewentualnie samym początku września 338 roku przed naszą erą. Według Diodora armia macedońska liczyła około 30 000 piechoty i 2000 jazdy, z czym Rzepka generalnie się zgadza. Sojusznicy zgromadzili wojsko liczące około 35 000 piechoty i 2000 jazdy, z czego najwięcej żołnierzy dostarczyły Teby i Ateny. Według tradycyjnych rekonstrukcji lewe skrzydło sprzymierzeńców zajęli Ateńczycy, prawe Tebańczycy. Środek armii wypełniły kontyngenty przysłane przez pozostałe miasta, a z tyłu znajdowała się kawaleria. Rzepka umieszcza jednak sprzymierzeńczą jazdę na prawym skrzydle. Naprzeciwko Ateńczyków znajdowali się Hypaspiści, pod bezpośrednim dowództwem Filipa. W środku rozlokowana była falanga macedońska uzbrojona w długie sarisy, a na lewym skrzydle armii została rozlokowana jazda. Tradycyjnie uważa się, że pod dowództwem syna króla, Aleksandra, zwanego później Wielkim, jednak warto tutaj ponownie odwołać się do pracy Rzepki, poddającego w wątpliwość rzeczywiste znaczenie i rolę Aleksandra pod Cheroneą. Czy aby na pewno cała jazda znalazła się pod jego komendą? I czy aby na pewno Aleksander dowodził rzeczywiście, a nie jedynie honorowo? Pozwolę sobie na cytat z jego książki pod tytułem Cheroneia. Z pewnością Aleksander nie wziął osobiście udziału w rozprawie z Ateńczykami, skoro po bitwie został wysłany do nich jako przedstawiciel ojca. Widok rzeźnika kontyngentu ateńskiego w żadnej mierze nie koiłby serc ateńskich, a przecież, jak zobaczymy w dalszej części pracy, pojednanie z Atenami było głównym celem Filipa po bitwie. Pozostawiając temat Aleksandra z boku dodam, że interesujący nas święty zastęp został ulokowany wraz z innymi tebańskimi wojskami na najbardziej wysuniętej pozycji na prawym skrzydle. I to im, właśnie tam, przyszło przyjąć najcięższy cios przeciwnika. Pierwszy na pozycję Ateńczyków uderzył ze swoim skrzydłem Filip, po czym zarządził pozorowany odwrót. Miarowo odsuwając się w swoją prawą stronę, Macedończycy rozciągali siły wroga. Chcąc zachować ciągłość szeregu, centrum zaczęło również przemieszczać się w prawo. Wkrótce w ślad za nimi Tebańczycy zaczęli luzować swoje szeregi i właśnie wtedy dowódca macedońskiej konnicy zarządził atak na wrogą kawalerię, w całości ustawioną na prawej flance. Ta zaś ustąpiła pola królewskim hetajrom. W tym momencie cały impet jazdy macedońskiej, która prędko zaniechała pościgu za rozbitymi kawalerzystami przeciwnika, spadł na hoplitów beockich, wywołując chaos i odcinając święty zastęp od reszty wojsk. W tym samym czasie hipaspiści, do tej pory pozorujący odwrót, ruszyli do ataku na Ateńczyków, ustawionych w luźnym szyku. Dokonali prawdziwej rzezi na żołnierzach, którzy nie mieli możliwości ucieczki. Kiedy Filip urządzał pogrom na lewej flance wroga, falanga macedońska nacierała na rozciągnięte centrum i od lewej strony na pozycję Tebańczyków. Ten manewr pozwolił na szybkie rozbicie szyków wroga i ogłoszenie zwycięstwa. Święty zastęp, mimo tego, że został otoczony przez wroga konnicą i odcięty od reszty sprzymierzeńców, walczył do końca, lecz i on nie miał żadnych szans z posiadającym lepszą taktykę przeciwnikiem. Diodor napisał, że sprzymierzeni ponieśli stratę 2000 poległych i 4000 wziętych do niewoli. Zastęp, znany i otoczony legendą swojej nieustępliwości i męstwa, walczyć miał do samego końca, przypłacając to życiem swoich członków. Na terenie, gdzie odbyła się bitwa, dziś znajduje się pomnik. Nazywa się Lew Cheronejski i przedstawia siedzącego lwa patrzącego przed siebie. Szacuje się, że został zbudowany właśnie po bitwie pod Cheroneą. Odkryto pod nim 254 szkielety, złożone we wspólnej mogile. Archeolodzy uważają, że lew został zbudowany dla uczczenia pamięci świętego zastępu. Ta elitarna formacja wojskowa w wydaniu Gorgidasa istniała bardzo krótko, bo niespełna 50 lat. Jednak zapisała się na kartach historii starożytności wielkimi literami. Dzięki waleczności, nieustępliwości i odwadze Teby zrzuciły z siebie jarzmo spartańskie, potem z całej Hellady, po to, by samemu objąć rolę lokalnego hegemona. Wielką rolę odegrał w tym święty zastęp. Legenda głosi, że nie było w tym okresie w Grecji nikogo, kto by o nim nie słyszał i nie uważał, że są niezwyciężeni, jakby sami bogowie dali im wszystkie błogosławieństwa. Plutarch podaje, że gdy kurz bitewny już opadł i Filip, oglądając pole bitwy, zobaczył leżące ciała, wtulone w siebie, czasami jedno na drugim, to stanął, zapłakał i rzekł: niech nędznie giną ci, którzy myślą, że ci mężczyźni uczynili lub doznali czegokolwiek haniebnego. Tebańczycy w starciu z lepiej przygotowanymi Macedończykami nie mieli szans. Gdy inni żołnierze dali się wciągnąć w pułapkę Filipa, a następnie pobić, zastęp został otoczony i związany walką. Ilość odkrytych szkieletów potwierdza, że elitarni Tebańczycy nie poddali się od razu i walczyli za Teby oraz swoich towarzyszy broni do końca, tak jak robili to już przedtem. Tak kończy się historia świętego zastępu tybańskiego. Historia, ale także legenda. Wiele pytań pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi. Kiedy zastęp de facto powstał? Czy Gorgidas zreformował go? Czy utworzył? Czy Plutarch, pisząc o kochankach, mówił bezpośrednio o związkach i miłości homoseksualnej? Czy może wcale nie? Dlaczego niektórzy współcześni wydarzeniom historycy, jak na przykład Ksenofont, w ogóle nie wspominają o świętym zastępie? Czy to dlatego, że Ksenofont jako Ateńczyk i wojskowy niezbyt sympatyzował z Tebańczykami? Dużo pytań pozostaje bez odpowiedzi, jednak faktem jest, że elitarna jednostka tebańska istniała i odegrała kluczową rolę, między innymi w bitwie pod Tegirą czy Leuktrami, jako ważna część beockiego walca, na silniejszym, lewym skrzydle Epaminondasa. W tym podcaście to wszystko. Napiszcie w komentarzach, czy słyszeliście o świętym zastępie z Teb. Jeżeli chcecie zgłębić temat hoplitów greckich i ogólnie starożytnej Grecji, przede wszystkim pod kątem wojskowym, zapraszam Was na kanał Mroczne Wieki. Michał Kuźniar robi tam bardzo dobrą robotę, także możecie poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. Zapraszam także do swoich starszych materiałów, przede wszystkim do podcastu Jak naprawdę wyglądało spartańskie wychowanie, czyli Agogę w praktyce. Przypominam o ofercie NordVPN. Specjalny link dla widzów kanału Historyczny Top znajduje się w opisie tego materiału. Ja dziękuję za uwagę, dziękuję moim patronom i patronkom. W tym materiale to wszystko, słyszymy się już niebawem. Dobrze było wrócić do starożytności, jednak teraz będzie trochę historii Polski. Niemniej nie zapominam o mojej chyba ulubionej epoce. Dzięki, wszystkiego dobrego.